Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. Widzimy się po raz kolejny na naszym kanale Jak co piątek Opowiem Wam O moich oględzinach Jakie miałem Jaki to był pakiet Jakie to było auto I jak wypadło w naszym raporcie Wszystkiego że zaraz się dowiecie Więc tak Był to maxi test I było to BMW Serii 3, model E90, jednostka benzynowa, 330, czyli 3 litrowa benzyna, generująca moc 258 koni. Hmm, takie już auto się pojawiło u nas w kanale. Być może, że to ten sam klient, który zamówił sobie już wcześniej, e, wcześniejszy egzemplarz, bo dokładnie ten sam model samochodu, ten sam silnik, e, nawet ten sam rok, tylko tam miałem automat, tutaj mam manuala, więc tak, samochód, tak jak wspomniałem, czyli litrowa jednostka benzynowa, samochód został sprowadzony z Francji, w Polsce zarejestrowany od 2013 roku, produkcyjnie z 2006 roku, przebieg 275 000 km i został wyceniony na kwotę 28 tysięcy. W tamtym przypadku, jak się nie mylę, kwota chyba też była bardzo podobna, chyba tam też oscylowała w, tej, w, tym, w tym przedziale cenowym. No i jak to auto nam wypadło? Tam mieliśmy auto ze Stanów, tutaj mamy auto z Francji. Więc przechodząc do kontroli zewnętrznej pojazdu. Co tutaj było robione? Czy coś było, czy nie było? Czy może całe w oryginale? No niestety nie, Pojazd po dość sporych naprawach blacharsko-lakierniczych, więc tak, była tutaj naprawiona maska, tylnia klapa i obie strony pojazdu, więc tylko dach został w oryginale. Eee, I to powiem szczerze, te naprawy, no nie były to tylko takie obtarcia, bo tutaj e, nawet słupki przy szybie czołowej były naprawiane, tam lewy bodajże miał do 620 mikronów, prawy do 450 E, więc no nie mało. E, próg z lewej strony również do 620 mikronów. E, no Pojawiająca się już korozja e, przy wnętrzu na przykład tylnej, lewej, gdzie mieliśmy podszpachlowane. Po otwarciu już ta szpachla nam pękła, pojawiła nam się korozja. No słabo. Niestety, ale słabo to już wypadło. Lakier ogólnie w porządku. Pojazd czysty, umyty. E, widać, że e, no dbany. Wypolerowany, naprawdę prezentował się na pierwszy rzut oka naprawdę super. Z takich widocznych uszkodzeń to uszkodzenia tylnego zderzaka. Widać, że on był tam dociśnięty, troszeczkę popękany. Ten lakier ewidentnie nosił ślady uszkodzeń. Obecnie samochód był na oponach zimowych. Tu jedynie co rzuciło mi się w oczy, to felgi niestety nie były od tego modelu BMW. Były to felgi od modelu serii 5. Mo, e, dokładnie od BMW F10. E, były zastosowane tutaj dystanse, ponieważ e, model serii 3, a model serii 5 mają troszeczkę inne te. no W tym przypadku trzeba było zastosować dystanse, ponieważ e, no inaczej Felga po prostu by się nam nie zmieściła tutaj na piastę, ocierałaby nam o zacisk, nie można by było ich zamontować. No, ktoś tak chciał. Bardziej mu się podobały te felgi, założył je sobie, no mówię, musiał zastosować dystanse. Co do kontroli wewnętrznej, systemy i urządzenia sprawne, tutaj nie mam jakichś większych zastrzeżeń, normalne ślady eksploatacji, tutaj jedynie co, no boczek kierowcy, no już troszeczkę widać, przymęczony, przetarty, no auto ma swój przebieg, ma swoje lata, no niestety. Zdarza się. Ale co jest dużym minusem? No, największym minusem, jak tutaj widzicie, deska rozdzielcza. Jest powyższale. No i niestety, nawet nie zostało to jakoś tuszowane, zakrywane. Ewidentnie widać, jest ona uszkodzona. Rzuca się to na pierwszy rzut oka, więc tutaj nikt nic nie tuszował. No niestety, było to do przewidzenia. Po takich uszkodzeniach, jakie pojazd miał na zewnątrz. No było pewne, że poduszki powyższalały. Co do komory silnika, komora nie była umyta, natomiast są już widoczne zapocenia. Olej był wymieniany w 2019 roku przy przebiegu 262 tysięcy, czyli tam mamy jakieś 13 tysięcy zrobione na oleju, więc kwalifikuje się już powoli do wymiany. Co do samego bagażnika, normalne ślady eksploatacji, wyposażenie kompletne, nie mam zastrzeżeń. Udaliśmy się na jazdę testową. Jazdę testową wykonywał sprzedający w tym przypadku, wykonując wszystkie moje polecenia. Nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Samochód prawidłowo się zachowywał podczas hamowania, przyspieszania, żadnych niepokojących odgłosów. Więc powiem szczerze, co do jazdy, jak najbardziej na tak. Udaliśmy się na stację kontroli w celu weryfikacji spodu. I co nam tutaj wyszło? Osłony kompletne. no Niestety widoczne już wycieki w okolicach miski olejowej oraz naprawy jakie zostały wykonywane. Jak widzicie tutaj łapa mocowania została tutaj, no nie wiem, jakoś zatuszowane te, te naprawy. Była ona naprawiana, widać, że coś tu było kombinowane, zalepiane. E, mamy nową miskę olejową. E, maglownica, e, o której sprzedający mi powiedział, była po regeneracji. Była regeneracja robiona w 2019 roku. E, dość takie, no, można powiedzieć, oznaki korozyjne w tylnej części pojazdu oraz na elementach stalowych zawieszenia. No, więc ta weryfikacja spodu, powiem szczerze, no, wypadła. Słabo. No niestety na, na minus. Tutaj sprzedający nic oczywiście nie wspomniał o, o, o wymianie miski olejowej, o jakiejś naprawie łapy mocowania silnika, o jakichś takich rzeczach. Tylko o samej maglownicy. Co do reszty. Powiedział, że nic nie wie na ten temat. No nie wiem. Skoro jest właścicielem, że nigdy sobie tego nie sprawdził, nie przyglądnął się, nie zaglądnął. Być może, że tak jest. W co wątpię? Przechodząc dalej, podpiąłem e samochód pod komputer diagnostyczny. Tutaj pojawiły nam się dwa błędy. Jeden błąd był to błąd spowodowany spadkiem napięcia, więc coś tam z akumulatorem. E być może, że to stara historia, bo samochód jak najbardziej podczas oględzin e nie wykazywał o nic jakichś żadnych niepokojących objawów, że coś jest nie tak. Natomiast no ewidentnie jakiś tam błąd ze spadkami napięcia się pojawił oraz termostat, który będzie się kwalifikował do wymiany, eee, trzeba będzie sobie to zrobić. Co do dokumentacji serwisowej, niestety żadnej dokumentacji serwisowej do pojazdu nie mamy, ani z zagranicy, ani tutaj w Polsce. Samochód w Polsce od 2013 roku, jedynie co tutaj sprzedający mi udostępnił i pokazał, no to były wpisy przebiegów oraz daty kiedy były wykonywane badania techniczne, czyli ten nasz tak zwany CEPIK natomiast nic poza tym cała reszta, historia jest nieznana no trochę słabo CEPIK wiadomo, każdy sobie może sprawdzić, wystarczy numer rejestracyjny numer WIN, data pierwszej rejestracji pojazdu Wejdź sobie na stronę Pisać te dane i wszystko widzimy jak na dłoni. Więc akurat to nie jest żadna jakaś tam dokumentacja taka, która coś w tym przypadku nam wnosi, jakie były robione tutaj naprawy, co się działo z tym autem. Fajnie, że ona jest. Wiadomo, bo tutaj widzimy, ile samochód rocznie robił kilometrów, czy przeszedł pozytywnie, czy negatywnie badania, kiedy te badania robi, robione były. To jest wiadomo, jak najbardziej na plus. No ale, tu nie tak, o taką dokumentację nam chodzi. Czy warto, czy nie warto? No ja ze swojej strony nie polecam tego egzemplarza. Niestety, ale sprzedający, no tutaj dość sporo rzeczy zataił, albo nie chciał nas o tym poinformować. Ech, to jest raz. Dwa, powiem szczerze, no auto jest powypadkowe, pokolizyjne. Tych napraw było dość sporo. Od spodu mamy wycieki, mamy. Nie wiemy, dlaczego miska została wymieniona. Nie wiemy, co, co, co się stało. Najprawdopodobniej ten samochód też gdzieś dostał dołem, więc pewnie ta miska została uszkodzona. Łapa silnika została zerwana, więc te naprawy były robione. Maglownica być może, że została wymieniona, zregenerowana, bo był z nią problem, a być może, że było to spowodowane również. Uszkodzeniami, które wtedy miały też miejsce, i ona również została uszkodzona, i przez to została wymieniona. Moim zdaniem, auto nie jest warte uwagi, niestety, ale nasz klient będzie sobie musiał poszukać innego egzemplarza. Kupilibyście taki egzemplarz z taką historią, z takimi przygodami, jakie miały miejsce tutaj w tym przypadku? Czy raczej nie? Jest warty tych pieniędzy? Samochód wyceniony na 28 tysięcy, 2,6 rok, moim zdaniem nie warty. Weźcie udział w dyskusji. My widzimy się na kolejnych oględzinach, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, udostępniajcie kanał, komentujcie, niech się niesie. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.